Witajcie moi mili, druga sobota kuchenna z serami. Pomyślałam sobie, że skoro jest jeszcze dość zimno, to będzie trochę o tym, co wszystkie tygrysy jadające sery chyba lubią najbardziej, mianowicie o serach, które się topią i płyną. Potraw z takich serów można robić bardzo dużo. Można w celu posiadania takiej właśnie stopionej masy serowej, znaczy taka stopiona masa serowa sama w sobie jest daniem. Danie owo nazywa się fondue. Moim zdaniem najfajniejsze, najlepsze smakowo i gatunkowo fondue robi się w sebaldi, z sebałdzkich serów. Oni mają niezwykłą, cudowną zdolność robienia serów, które właśnie jak do niczego nadają się do topienia, dlatego istnieją dwie sebałdzkie potrawy alpejskie. Też jadane w Szwajcarii, tu na granicy szwajcarsko-francuskiej, mianowicie fondue i raclette. One wymagają właśnie tego, żeby mieć pewne urządzenie, znaczy fondue wymaga garnka, oraz żeby mieć do tego raclette, to albo jest takie specjalne żelazko, w dawnych dobrych czasach nagrzewała się taka płyta grzewcza stojąca i ten ser taki w wielkim półkolu leżał na niej, się topił i spadał na podstawkę, którą się podkładało talerzyk z ziemniaczkami i z cebulką. Ziemniaczkami gotowanymi, a cebulką nieco przysmażoną. Natomiast dzisiaj to już są takie, Tefal robi i inne takie firmy, po prostu takie podkładeczki. To jest rodzaj grilla, który ma na wierzchu taką przykrywkę, na której można to różne kiełbaski, szyneczki i boczki przygrzewać, bo ten raclette to jest taka potrawa mięsno-serowa de facto, więc czy serowo-wędliniarska, więc na wierzchu tego talerza się umieszcza te wędliny, które by się ewentualnie chciało nieco podgrzać, że się tak wyrażę, lub przysmażyć, a pod spodem od tego samego grzewczego, od tej samej grzewczej spirali, bo to nogu jest elektryczne, podgrzewa się ser, który jest na takich tacuszkach i potem się go wylewa po prostu na ziemniaczki, które już leżą na talerzu. Z sałatką z pomidorów na przykład się coś takiego je i to jest pełny, naprawdę zapychający i dostarczający niezwykłych wrażeń miłośnikom sera posiłek to raclette. Bardzo sycący i jadany wyłącznie w zimie. Tego sera do raclette praktycznie nie można kupić poza sezonem. Sezon trwa od powiedzmy listopada do kwietnia. Ja jestem fanem. My w sezonie jadamy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie taki serowo-wędlinowy obiadek. Jego wielką zaletą jest to, że się nie trzeba przy nim narobić, bo taki ser się kupuje. Jak się już ma to urządzenie, to jest to bardzo proste. Te sery są w różnych wariantach. Serów wędzonych i serów niewędzonych. Serów ze skórką i bez skórki. Kupuje się je po prostu bądź to w plastrach już przygotowane, bądź to w kawałkach, które samemu się kroi. To już u mistrzów serowarskich oni takie sery sprowadzają. Trzeba po prostu się znać na nazwach sebałdzkich serów i sobie takie zamawiać. Jeśli chodzi o fondue, no to garnek trzeba mieć. I wiecie, taki podstawowy przepis na fondue polega na tym, że trzy różne sery, takie właśnie sebałdzkie, tylko że one są wtedy starte na wiór. One nie są w takich plasterkach, tylko są po prostu starte jakby na grubej tarce. Kupuje się w pojemniku lub w woreczku. I czasami są już takie wcześniej przedtopione. Ja tego nie lubię, bo to jest taka półfabrykowana żywność. Ja kupuję te przygotowane sery lub też sama ścieram, jeśli kupimy w sklepie z serami takie sebałdzkie sery do fondue. Są też szwajcarskie. I podstawa sprawa polega na tym, że fondue się podgrzewa bardzo powolusieńku, bardzo, 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 bardzo powolusieńku, na minimalnym gazie i że wlewa się kieliszek dobrego białego wina. Nie kwaśnego, nie. Chodzi o to, żeby wesprzeć niejako wilgotność tego sera. Zaraz się wyjaśni dlaczego. Jednocześnie te sery, o których mówimy, one same z siebie nie są kwaśne. Między innymi dlatego tak dobrze się topią. Gdzie tu jest ta nauka?
Słuchajcie, poszperałam, bo też chciałam zrozumieć to zjawisko. To ono nie było dla mnie jasne, dlaczego jedne sery się topią, a inne się nie topią. I kiedy opowiadałam Wam o takim podstawowym serze, który uzyskujemy z kwaśnego mleka po prostu, po podgrzaniu, czyli nie serze podpuszczkowym, a tym kwasowym, wynikłym z zakwaszenia dookolnego, czyli ścięcia się mleka w wyniku tego, że kwas odebrał wapń i ten koloid się nam po prostu zglucił. Jeszcze się nie zdenaturował, dopiero jak podgrzejemy się zdenaturuje, to mówiłam, że jeśli poczekać, zawinąć woreczek, to pewne bakterie, które tam będą, które już nie są bakteriami fermentującymi w żaden sposób, już nie dokwaszą tego sera, jeśli dobrze wszystko zrobiliśmy, jeśli odpowiednio troszkę posoliliśmy, to tam się zaczną rozwijać takie bakterie, które raczej będą powodować, że sam ten produkt serowy zacznie się robić nieco bardziej zasadowy, a nieco mniej kwaśny, bo twaróg, zwłaszcza taki z tendencją do skwaszenia się, kwaśny twaróg nie nadaje się, to Wam też mówiłam, on się nie nadaje do zrobienia tego, tej fundy. Natomiast tutaj źródła podają, że ciągliwość sera zależy od jego pH, czyli od tego, jak bardzo jest kwaśny, jak bardzo jest zasadowy. I zdecydowanie tu jest napisane, że najlepiej by było, żeby ten ser był od 5,2 do 5,4. Taki bardzo wąski zakres tego kwaszenia, tej kwaśności. Po drugie, jest istotne, żeby ten ser nie był zbyt suchy. Innymi słowy, ta wilgotność, żeby ser się topił, odpowiedni udział wody w jego masie jest bardzo ważny. Zwróćcie uwagę, że te sery, które się doskonale topią, to są sery miękkie. Bo kiedy weźmiemy ser naprawdę twardy, na przykład weźmy, nie wiem, no, emmentaler i parmezan. Parmezan się nie będzie topił. On jest za tłusty i za suchy. Natomiast sery, które są miękkie w dotyku, jednocześnie nie są kwaśne w smaku, bo już taką kwaśność poniżej 5 to wyczujemy w smaku, one nawet nie muszą być, znaczy to mogą być wręcz sery, tak jak mozzarella, które doskonale będą topić, nawet w zupach i zwłaszcza na pizzy wspaniałej, ale to będą wszelkie sery nawet typu brie. One się wszystkie pięknie, dlatego są takie też potrawy z camembert, że na przykład bierzemy ten ser camembert i umieszczamy w jakimś, czy to cieście francuskim, czy w jakimś chlebku wydrążonym i po prostu zabiegamy w piecyku, wyjmujemy i potem te kawałki chlebka, czy jakieś kawałki kruchych warzyw moczamy w tym serku i sobie tam jemy. Fondue wymaga, żeby było to wino, bo po prostu chodzi o to, że przez dłuższy czas będziemy utrzymywać tą kokilkę, czy ten garneczek do fondue, czy jakie tam naczynie do tego nie mamy przeznaczone. Najlepiej grubodenny, żeby się nic nie przypalało. Potem na takim no, miejscu grzewczym, na takiej płycie grzewczej się to potem na stole utrzymuje, bo to się je ciągle ciepłe. Bo to się musi dalej ciągle topić, czyli jak już raz to roztopimy, to potem nie kładziemy tego na stół, bo to prędzej czy później nam to zastygnie znowu. Więc chodzi o to, żeby to było nadal w takiej lejącej konsystencji, w którą można zanurzyć te kawałki grzanki czy kawałki chleba i po prostu one się tu pięknie owiną, czy kawałki warzyw, bo różne są sposoby jedzenia serowego fondue. Więc tu zwracam Waszą uwagę, że to białe wino, ten kieliszek na no, dobre 300 gramów sera, jeśli nie więcej, to zresztą na ogół jest napisane na przepisie, jak to zrobić. Tutaj zazwyczaj te sery są sprzedawane z taką etykietką, która pozwala to zrobić w sposób w miarę profesjonalny. One wymagają potem, żeby ta wilgotność w tym serze nadal była. A jeszcze to nam będzie cały czas troszeczkę parować. Tam są zazwyczaj takie specjalne przykrywki do tego garnka, które pozwalają wkładać te widelczyki, ale jakbyśmy nie mieli takiego specjalnego sprzętu, to też sobie możemy zjeść fondue z normalnego garnka, tylko nadal będziemy musieli pamiętać o tych wszystkich rzeczach pod tytułem jak coś ciągle grzejemy, to paruje. Na przykład. Prawda? Dbać, żeby ten ser się nie przypalił. Więc kwestia pH, kwestia wilgotności,
No i kwestia soli. Jak ser jest zasłony, no to tak jakby ta sól z niego i tak odbierze wodę. Czyli wszystkie sery bardzo twarde, bardzo słone, bardzo, bardzo tłuste, one nam zasadniczo wywalą z siebie tłuszcz i się zrobi taka twarda podeszwa wytopiona z tłuszczu. O, tyle się wydarzy. Teraz jest jeszcze kwestia potraw z serem, który się ma stopić, ale jednocześnie tak naprawdę ma nam dać sos lub zupę. I tutaj ja jestem fanem sosów sera Roquefort. Używamy ich do muli na przykład w sezonie mulowym, czyli w lecie. Używamy ich do czerwonego mięsa, do takiej bardzo dobrej wołowiny, jeśli jest podawana jako taki bardzo niewielki bewsztek, bez kości, nie côte de bœuf, tylko takie właśnie niewielkie bewsztyki, to bardzo sympatyczne są. Sos z niebieskiego sera, no ja używam Roquefort, ale jest wiele niebieskich serów. Się troszkę mniej do tego nadają, aczkolwiek Blue d'Auvergne też się świetnie nadaje, nawet lepiej się topi. Smakowy jest troszeczkę inny. Z gorgonzolą nie próbowałam. Tu ją trudno kupić. Więc po prostu on się nam pięknie w rondeleczku na bardzo niewielkim ogniu, zaczynamy go topić i dolewamy śmietanę. I mieszamy to razem. Próbujemy rozmaić ten ser śmietaną. I tak jakby robimy, to jest sos de facto śmietanowo-rokworowy, bo sam rokwor, jeśli zwłaszcza jest już dobrze wyschnięty, czyli to no jakby ma tą swoją twardość i jest bardzo słonym serem, on się będzie topił bardzo ciężko. No oscypki, jest jasnym, każdy kto na w dowolnych jarmarkach próbował oscypka z żurawiną, wie, że to na gorąco nigdzie nie popłynie. Nic się z tym nie wydarzy, po prostu będzie ciepły. Wypuści z siebie trochę wody, spoci się po prostu od ciepła. Więc potrawy z topionym serem, ja osobiście bardzo lubię, one no, mają swój cholesterol, są ciężkostrawne, nazwijmy rzeczy po imieniu. Ale z jakichś względów człowiek uwielbia ten, który ser jadać może, który ma enzymy, które pozwalają strawić nabiał. Czyli ludzie, którzy lubią nabiał, na ogół bardzo, bardzo lubią topiony ser. Czego nie lubię, nie trawię i po prostu wydaje mi się to jakieś okropne, to są te takie tuby serowe z tym stopionym serem albo te spreje. To nie, to jest straszne. Natomiast samemu tak sobie stopić serek i zjeść właśnie raclette albo fondue, albo no po prostu fondue naszą, albo topiony ser, albo zupę serową przepyszną jakąś, albo pizzę, albo zapiekankę, albo grzankę z topionym serem. Są takie fajne grzanki, które tutaj się nazywają croque madame, croque messier. To jest taka podwójna grzanka. Zależy, co jest w środku, czy jajko, czy szynka. To będzie męska lub damska, męski lub damski wariant tej opiekanej kanapki. Więc miłośników topionego sera jest mnóstwo. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Wydaje mi się, że warto, znaczy no nie chodzimy z papierkami lakmusowymi, żeby sprawdzać pH sera, ale jak nam się coś nie topi, to na ogół będzie kwestia tego pH. Ja proponuję, żeby jednak zazwyczaj sprawdzać, czy dowiadywać się kupując ser, jeśli mamy na niego takie plany, że chcemy go stopić, czy on się topił będzie. Ci, którzy nam go sprzedają, powinni to wiedzieć. Bo nie wszystkie sery będą się topiły. Niektóre wręcz na pewno tego nie zrobią. Dziękuję Wam dzisiaj.